Zacząłem mendy. Właśnie nagrałem cały odcinek Eglowas, gdzie zszedłem z naszej widokówki, gdzie nas zaatakował wilk. Przeżyliśmy kolejne parę dni tutaj, rąbiąc cały dom na drewno i złom. I ja oczywiście patrzę, nie nagrywam, nie? Zarąbiście. No ale nic, witajcie serdecznie. Dzień 146 naszego interloperka. To będzie tak zwana miniseria. Ustawiam sobie tutaj timer. 10-15 minut, odcineczki krótkie, może nawet po jednej dobie na każdy odcinek. Urlopowo, tak dla was specjalnie, jak mnie nie ma, żeby coś się działo. Rąbiemy wszystkie domy na części, taki jest na razie plan. I odkładamy sobie drewno i złom. Dobra, idziemy teraz zebrać sobie zapasy. Wilk krąży na jeziorze i może się przesuwać z jeziora tutaj, więc musimy uważać. Musimy pamiętać, że on tu może nas podejść. Ten dom już jest cały porąbany. Nie ma nic, jeżeli chodzi o meble i złom. Wszystko jest zrobione. Jedyny problem to jest to, że spędzamy dużo czasu wewnątrz, czyli cabin fever, a dwa, on się nie męczy, więc potem trzeba jakoś przekręcać te cykle dobowe. No i nie działa to tak do końca, jak powinno. No i przechodzimy przez te nasze rezerwy, słuchajcie, dość szybko to schodzi. Szybciej niż myślałem. Czy mamy jakiekolwiek mięso na pokładzie, nawet na zanętę? Nie, to byłby błąd, jakbyśmy nie mieli. Kilogram, 1125. O, już zamarza. Jak tam temperatura? Minus 23, Mackenzie, nie jest źle. Więc mamy przy sobie i młot, i piłę. I wyruszamy teraz do domu numer 2. Pociąć tą drugą chatę, pamiętając, że wilk tutaj grasuje. Przynajmniej wczoraj grasował. No i potniemy tą chałupę. Taki ambitny plan na dziś. Dobra, do roboty. Toster. Dobra, coś jeszcze jest do pocięcia? Chyba nic. Myślałem, że garnek się trafi, ale to już mieliśmy cały odcinek osobno. Cały live był o poszukiwaniu garka. Złomujemy tą chatę. W zasadzie w tamtej chacie parę kurtyn chyba jeszcze zostało. Dobra, kuchnia jest czysta. Idziemy do następnego pomieszczenia i jedziemy. Wszystko przetwarzamy po kolei. Patrzcie, jak ten dzień leci szybko, nie? Lampy nie da się przezłomować, szkoda. 3 godziny, prawie 4 godziny roboty. No i będzie zachód słońca. Dobra, na razie tyle. Więcej nie przetwarzam, bo nadejdzie noc. Mamy już co zanieść z powrotem do domu. I resztę postaramy się posiedzieć na zewnątrz. Fajnie byłoby słońce. O, super. Dobrze, bo tym razem sobie posiedzimy przy ogniu. Będziemy biegać koło ogniska, żeby go wymęczyć. A przy okazji spędzimy nasze rekomendowane minimum 2 godziny na zewnątrz. Nie, 2, 6. Żeby nie dostać cabin fever, trzeba 6 na dobę spędzać. Dobra, sorry gościu, nie będę cię suszył. No, w 60% mamy energii jeszcze, więc cienko. Dobra, palimy od lupy, bo to gratis. Jak możecie robić gratis ognisko i macie na to czas i nic do roboty, to jak najbardziej zalecam. Może się przejdziemy po jakieś stare buty albo skórę wyprawioną, to serwisujemy sobie nasze buty przy ognisku, żeby mieć coś do roboty. O! Jest oczywiście sakramencko zimno, jak to na interlopku. Dobra, więcej nie zrzucam. Tu się odkłada całkiem przyzwoita ilość drewna. Ohoho. Ciepło, 7 stopni. Zajrzyjmy, czy możemy, czy mamy tam w garażu coś do serwisowania tych butów. Nie ma więcej muszek korwinowych.
Męcz się, męcz się. Są jakieś buty? Coś tam mieliśmy z ciuchów. Są buty, wyprawione skóry były. O, wezmę dwie, jakby się nie udało. Albo jakby się udało dwa razy pod rząd, to naprawimy je w pełni. Nie wiem, jaki to będzie procent naprawy. I wio. Kondycja jest dość dobrze wygląda, więc możemy się głodzić za dnia. Dobra. Pięknie. Tylko głód, ale tym się nie przejmuję. Do roboty, panie. Napraw mi buty. Ile to zajmie? Godzina 16. Naprawił. 99%. Nie musimy drugi raz naprawiać raczej. Już tacy dokładni nie będziemy. No to pozostaje nam biegać w kółko, się męczyć, aż... Aż nadejdzie okazja, żeby iść spać. Chyba, że coś jeszcze musimy naprawić. O, ho, ho, to by trzeba było serwisować, bo jest też połowiczne. Tak zrobimy zatem. Co potrzebujemy na naprawę tego? Gatso i skóra. No to idziemy po to. Patrzcie, jaka dynamika akcji. No, nawet Mackenzie jest mega zainteresowany rozwojem wydarzeń. Naciskam E jak w Skyrimie, żeby drzwi otworzyć, a tu się klika przecież. Dobra, czyli tak, ta skóra, co się udała, może zostać zrzucona. Też kurtkę jedną mieliśmy zrobić. Mamy tonę roboty, ludzie. Będzie parę odcinków. Dobra, miteny zajączkowe. Gdzie to powędrowało? Ktoś pamięta? Tu. Miten, miten, cured, cured. Wezmę dwa, jakby się nie udało, ale zwierzęce się ponoć zawsze udają. Na kurtkę też, jeżeli zdążymy jeszcze to zrobić. Przyda nam się jeden wilk i cured gatso. Gatso i wilk. Dobra. No to do roboty. Co, młody? Dobra gra? No to dobrze. Okej, 3 godziny w ogniu, słoneczko zachodzi. Nie wiem, może miteny się uda zdążyć naprawić przed ciemnościami. 25 minut roboty, wio. Bum! 90%, nie będę już dociągał. Pięknie, jestem zadowolony. No, jeszcze kurtka została. Godzina 42, wątpię by to się... Chociaż nie, jest ognisko. Co to za pesymizm zbędny? Uda się. Musi się udać. 45%. Zestawy do szycia zostają zajeżdżane już powoli. Okej. Okay. Kurtka 8,6 i 9,2. Ogłaszam zatem, że sytuacja z ciuchami, kryzys został zażegnany. O kurczę, teraz musimy trafić do domu pod tym ciemku. Mamy co jeść. Mamy woda też. Dobra, widzimy się jutro zatem. Tylko, żeby nas dziad nie skoczył. Ktoś coś widzi? Ktoś coś słyszy? Bo ja nie. Dobra, udało się. Uff. Dobra, poczekamy sobie 2 godziny. Lub mniej. Okej. Jedzonko. Spanko. Tfu. Pijanko. I spanko 10 godzin.
Pięknie. Dzień 147 naszego interloperkaru, ludzie. Tyle na ten odcineczek naszej miniserii urlopowej, kiedy mnie nie ma. No i widzimy się na następnym mini odcineczku. Podobało się, nie podobało się, wiesz co czynić. Ja jestem wujek Jerry z TLDPL. Pozdrawiam. Adios.